zdrowia, szczególnie dla ludzi wyznających zasady konserwatywne. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No co to znaczy zasady konserwatywne? Czyli Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja. Jeżeli jesteś socjalistą, komunistą, no to Boga nie lubisz. Rodziny nie lubisz i tradycji nie lubisz. Tak, także to jest to podzielenie, tak? To jest. No i teraz jest sprawa, że podzielenie jest w Ameryce na republikanów, czyli prawica, konserwatyści, no i demokratów, czyli lewica, socjaliści, komuniści. I komuniści, socjaliści są za wysokimi podatkami, zabieraniem wszystkiego i dawaniem wszystkiego. Konserwatyści są za tym, żeby każdy pracował na siebie i płacił tyle, ile powinien dla reszty społeczeństwa. I konserwatyści mówią, jeżeli każdy będzie pracował, każdy uczciwy będzie dawał jakieś małe podatki, to wszyscy będą zadowoleni. No, komunizm się z tym nie zgadza. No i ciekawa sprawa jest, że właśnie Amerykanie mają tak zwany ustalony, umowny, można powiedzieć, kolor czerwony. Tak jak ja mam kolor czerwony tutaj. No a demokraci mają kolor niebieski, dlatego nie jestem w niebieskiej koszulce, tylko w czerwonej koszulce. No w Ameryce tak jest, a w Polsce to się mówi właśnie czerwone świnie, no bo czerwony komunizm, flaga czerwona od tych rewolucji, od tej krwi i tak dalej. Chińczycy mają czerwone flagi, Rosjanie mieli czerwone flagi, Kuba i tak dalej. Także to ta krew robotników niby. No ale w Ameryce akurat w latach 50., 60., kiedy, no w 40., 50., kiedy zaczynała wchodzić telewizja kolorowa, no to telewizja kolorowa, no to w zasadzie miała te trzy podstawowe kolory, ten czerwony, zielony i niebieski, także czerwony i niebieski i zielony, to są trzy te podstawowe kolory potrzebne do zrobienia reszty kolorów, tak jak w monitorach to są tylko takie trzy kropki i kombinacje różnych tych kolorów dają inne kolory. No i flaga amerykańska ma niebieskie z prawej strony, te wszystkie gwiazdy reprezentujące ilość stanów. Te 13 pasków biało-czerwonych, no to jest te 13 oryginalnych kolonii amerykańskich, które były na wschodnim wybrzeżu tutaj od strony Atlantyku. No i w ten sposób to się dzieje. Gwiazdy to jest ilość stanów na dzień dzisiejszy. 13 to są oryginalne kolonie, które się zbuntowały. No i jak widać jest niebieski i czerwony, tak? No biały. Białego dla partii nikt nie wybierze, no bo by powiedzieli, że jest rasistowski. No a dlaczego się stało właśnie ten kolor ważny? W telewizji kolorowej telewizje, jak pokazywały różne wybory, niewybory, przygotowania prezydenckie, no to oni chcieli pokazywać, już jak zniknęła ta skala szarości, no to chcieli pokazywać, no tutaj są powiedzmy jedna partia, tu jest druga. No i niektóre stacje pokazywały republikanów jako czerwonych, w innych stacjach niebieskie jakie czerwone. No i tak się mieszało i w zależności od tego, kto oglądał który kanał, a jak ktoś przełączał, to później było wszystko co innego. No i w pewnym momencie socjaliści, demokraci przekonali telewizję, żeby oni byli niebiescy. No i republikanie, konserwatywni zostali czerwoni. Tak, dlatego mam czerwony, tak, dlatego ten Make America Great Again jest czerwona. I to stąd jest ten kolor. No to jest taka ciekawostka. No i teraz niebieskie dżinsy. Niebieskie dżinsy zaczynają być też po linii partyjnej. W sklepach, no, są, po polsku się mówi wranglery i lewisy, a lewisy, no, to są w zasadzie Levi Strauss, takim apostrofi i S, czyli Lewisa Straussa, tak, no, ale w Polsce za komuny, no, to lewisy i wranglery były sprzedawane w Peweksach. Peweks to była farma, przedsiębiorstwo eksportu wewnętrznego, chyba coś takiego, przedsiębiorstwo
eksportu wewnętrznego. Eksport wewnętrzny, no cholera wie, co to socjaliści wymyślili. No ale w każdym razie w Polsce można, mając dolary, posiadanie było legalne, tylko chyba sprzedaż nie była za bardzo legalna. Mając dolary, można było sobie iść i kupić dżinsy. Dżinsy kosztowały tam powiedzmy 15-17 dolarów w tym czasie, kiedy robotnik zarabiał powiedzmy 15-16-17 dolarów. Także miesięczną pensję w Peweksie w Polsce, w socjalizmie, robotnik mógł sobie kupić za miesięczną pensję. No to były dziwaczne ceny. No ale właśnie te Wranglery i Lewisy. Lewisy zawsze były trochę droższe, Wranglery były zawsze tańsze. No i pokazywały się jeszcze w Polsce, to były Lee. Lee to chyba były niemieckie dżinsy. Skąd te dżinsy się wzięły? No w latach tam Wranglery i Levi Strauss, no to oni zrobili to dla cowboys, czyli tych pastuszków, krowiarzy można powiedzieć. Cowboy to jest krowi chłopak. Przepraszam, czyli taki krowiarczyk, no nie wiem jakie słowo jest, po polsku by było krowiarczyk, krowiarz to chyba szef krowiarczyków, no i kolejarzy, no bo to było takie płótno dosyć sztywne, mocne, żaglowe. Oni zaczęli używać nity tam przy tych kieszeniach, także te kieszenie się nie wyrywały. Te guziki były takie po byku, także takie te płótno żaglowe, no i oni używali ten denim, czyli te różne farbki, czy cokolwiek to jest, i w ten sposób, że jak to się spierało, no to ten biały, ta bawełna się po prostu odkrywała tak bardziej na biało, także że to nie było przesiąknięte. No i to był taki robotnicze ciuchy w latach 50., 60., 70., no to na filmach tam pokazywali. Zrobiło się to popularne. No i te dwie firmy w Ameryce sprzedają, ale wygląda na to, że Lewisy są sprzedawane, kupują demokraci, a Wranglery kupują republikanie. To nie jest tylko jedna rzecz, gdzie tak rozdziela. CNN, wiadomo, oglądają demokraci, Fox oglądają republikanie. NBA, powiedzmy, to też coraz więcej zaczyna oglądać demokratów, a coraz mniej republikanów. Volkswagena też coraz więcej kupuje demokratów, coraz mniej republikanów. NASCAR bardziej jest oglądany przez republikanów. Ford i General Motors jest kupowany przez republikanów. Także to wszystko jest po linii partyjnej. Dlaczego demokraci lubią Levi Straussa? No oni lubią Levi Straussa dlatego, że Levi Strauss jest przeciwko posiadaniu broni. On jest za tym, żeby kontrolować broń. No a jeżeli kontrolować broń, no to wiadomo, że republikanie, konserwatyści, którzy wierzą w wolność słowa, którzy wierzą w poprawkę do konstytucji o prawie do posiadania broni, no czyli są w zasadzie normalni. Wolą Wranglera. Wrangler dla odmiany, oni się nie reklamują, czy nie popisują się tymi politycznymi postawą polityczną. Levi Strauss, oni zaczęli robić coś z tą bronią, dlatego że jakiś wariat przyszedł do sklepu, w sklepie tego Lewisa przymierzał spodnie, no i się postrzelił w stopę. No to napisali taki list otwarty do tych wszystkich ludzi, klientów, którzy kupowali, w którym prosił, żeby nie przynosić broni do sklepu. No i później jak się zapytali, żeby nie przynosić broni do sklepu, to później dawali tam miliony na takie dary, powiedzmy, czy donacje bezzwrotne dla aktywistów, którzy w zasadzie walczą z
posiadaniem broni. No problem w Ameryce z tym posiadaniem broni jest to, że tych nielegalnych posiadaczy broni nie ma egzekucji, nie ma za morderstwa po prostu automatycznego likwidowania. Ścigają legalnych posiadaczy broni, którzy nigdy nic nigdzie nie zrobili nielegalnego i oni są ścigani. No i właśnie Lewis ściga ludzi za to. No jest to dziwne, ale właśnie dużo się przesuwa. Lewis właśnie również stawiał się w pozycji i mówił dużo o nielegalnej emigracji, no i o prawach homoseksualistów, czyli te lewackie wszystkie spojrzenia. No i jest tak, że klienci w zasadzie nie tylko głosują chodząc na wybory, no ale w zasadzie głosują pieniędzmi. No i w tym wypadku patrzą, które marki są podobne do ich przekonań. Także jest to ciekawa sprawa. Ostatnie badania, robione na w podstawie 1000 ludzi, no to przy 1000 ludzi to jest błąd taki statystyczny około 3%, no to 60% w Ameryce powiedziało, że w zasadzie będą wybierać albo bojkotować, albo nie kupować pewnych marek w zależności od tego, jaka jest postawa polityczna czy socjalistyczna, czyli ta społeczna, względem tego, co było powiedzmy 2 lata temu, kiedy było 47%. Także ilość tych ludzi takich zaangażowanych w takie finansowe po prostu działanie przy kupowaniu jest nieprawdopodobne. Chick-fil-A, no to jest następna firma, która poddała się homoseksualistom i poddała się wszystkim tym grupom zboczonych. Oni byli ciągle ścigani i bojkotowani. Te sklepy były w Toronto, były różne zamieszki w niektórych portach lotniczych. Stany zabroniły otwierania. Przepraszam, dlatego tylko, że Chick-fil-A dawało pieniądze dla niektórych organizacji, a te organizacje były powiedzmy przeciwko związkom homoseksualnym i innym stowarzyszeniom nieuznającym tradycyjnego małżeństwa. Czyli tak, jeżeli Chick-fil-A popierało tradycyjne małżeństwo, no to powiedzmy grupa homoseksualistów zmusiła ich do tego, żeby oni teraz ostatnio się zadeklarowali, że powiedzieli, że skoncentrują się na dawaniu pieniędzy organizacjom, które mają do czynienia z edukacją, z bezdomnością, no oraz z głodem. Tak, także homoseksualiści zmusili firmę biznes do w zasadzie pozbawili ich możliwości własnego wyboru, komu dawać swoje zarobione pieniądze albo komu nie dawać. No Nike też jest ciekawy przypadek, kiedy oni coś robią politycznie, no i w zasadzie oni popierali Kopernika. Kopernik, no to jest jeden z takich tych z futbolu amerykańskiego. No on był taki pośredni, dosyć słaby, no ale później zaczął przyklękać w czasie śpiewania hymnu amerykańskiego. No to jest kontrowersyjne, to było po prostu takie, można powiedzieć, przepraszam, naplucie na hymn amerykański, na tradycję. No i po pewnym czasie liga to nawet powiedziała, że nie będą śpiewać, telewizje przestały pokazywać te początki, no ale Nike go poparł, no i oczywiście demokraci rzucili się, żeby kupować Nike. No i co ten kretyn szef Nike powiedział? On powiedział, że ma w dupie, można powiedzieć, co ludzie
że ludzie ich nienawidzą, a najważniejsze, że są ludzie, którzy ich kochają. No i to jest właśnie najgorsze, że biznesy wciągają się w politykę, czy biznesy się wciągają w politykę. Procter & Gamble tak samo zrobił numer taki, no bo oni zaczęli pokazywać właśnie homoseksualne, oni robią żilet jest jedną z części tego Procter & Gamble, to oni robią żyletki, no i zaczęli pokazywać właśnie transwestytów, jak ojciec uczy golić się żyletką, a wcześniej zrobili taki program, przepraszam, coś powinienem mieć chyba do picia wody, żeby zwilżyć te gardło. Zrobili inny program, w którym pokazywali, że jest taka toksyczna męskość, że jest bardzo taka toksyczna męskość i tam faceci patrzyli na swoich synów, którzy tam no, wygłupiali się po prostu, koziołki robili jakieś, robili zapasy i tak dalej. No tak jak młode dzieciaki z testosteronem, który w nich tam, no, są po prostu chłopakami, tak, nie są fajtłapami. No i właśnie Gillette skrytykował tą męskość, no i też się wciągnęli w to, no i dużo ludzi, republikanie, jak zwykle ci ludzie z konserwatywnymi poglądami powiedzieli, że nie będą kupować, zaczęli kupować inne, no ale socjaliści, komuniści właśnie poparli, tak, także teraz sklepy w zasadzie się podzieliły. Ameryka coraz bardziej się rozchodzi, nie ma nic po środku. Ten środek przez lata, który stwarzał Amerykę, to, że ludzie się po prostu dogadywali, rozchodzi się po prostu nieprawdopodobnie, nie ma wspólnego środka. No i socjaliści są przekonani, że jednak trzeba zniszczyć religię, trzeba zniszczyć rodzinę, trzeba opodatkować wszystkim, żeby po prostu pomóc ludziom, którzy nie chcą rodziny, ludziom, którzy nie chcą małżeństwa i ludziom, którzy nie chcą płacić podatków, tylko używać. No, jest makabra. Także Wranglery i Lewisy mają przeciwną klientelę. Druga sprawa to też jest, trzeba wspomnieć, że Wranglery powiedzmy w Walmarcie kosztują tam $17-18, one są ciągle produkowane w Meksyku, no i część w Ameryce, no ale większość ich tanich, poniżej $20 za parę tych Wranglerów, to są meksykańskie, no a Lewisy są, ten Louis Strauss, no to są jednak w takich eleganckich, bogatszych sklepach, no i one są po $35-40-50. I tu też jest druga sprawa, że powiedzmy te Wranglery sprzedają się bardzo dobrze w Montanie, w Wyoming, w Oklahomie, w Idaho, tam gdzie są właśnie krowy, tam gdzie są byki, tam gdzie są te cowboys, czyli wszyscy ci krowiarczycy, a Lewisy są w mieście, no bo miasto w zasadzie to mieszkają Murzyni, no i ci wszyscy młodzi, biali, wykształceni, bardzo często ludzie, którzy nie lubią małżeństw, no i w tych miastach, gdzie jest dużo pracy państwowej, w tych miastach, gdzie jest dużo pomocy państwowej, no to właśnie to jest to lewackie środowisko, no i oni właśnie wolą te droższe Lewisy niż wieś, która woli Wranglery. Także powiedzcie, napiszcie, co wy mieliście, czy lubiliście, czy chcieliście założyć, Lewisy, Wranglery, czy Lee. No i tyle. Przepraszam jeszcze raz. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek, dzin-dzin o codziennych powiadomieniach. Pisz pytania, pisz odpowiedzi, pisz sugestie i do następnego codziennego filmiku bez monetyzacji.